Wąż rzeczny, tu dudu jest niebezpieczny, tu dudu jak cię chapnął, tu dudu rzeczny wąż, tu dudu toć i zadek, tu dudu. Przecież gówno, to ciebie obchodzi, nie kocham cię, po prostu chcę twojego ciała, nie kocham cię. Obiecałem w poprzednim odcinku, że zrobię ten filmik, no i doczekaliście się. Come on, ladies, you know the drill. We can do this one of two ways. Slow and easy or just plain dead. Your choice. Kolejna produkcja Jima Wynorskiego. Tym razem spodziewałem się, że będzie trochę lepiej i faktycznie było, także oceny jednak minimalnie wyższe niż Piraniokondy zasugerowały, że może być faktycznie trochę ciekawszy film, no i jakoś ten aż tak bardzo mnie nie raził jak tamten. Powiem, że nawet nie chciałem go wyłączyć po pierwszych 10 minutach, także jest postęp, że tak powiem. Natomiast poczucie humoru tego reżysera naprawdę tutaj grubo było. Albo dobre dragi, no nie wiem. Zobaczymy, zaraz powiem wam, o co w tym filmie chodzi. One prisoner escaped. That still leaves 6 more passengers to cart around. It's pretty obvious this is where they change vehicles. Harkness Woman Prison Massacre, czyli super rekiny kontra więźniarki. Tak, tytuł naprawdę jeszcze lepszy niż Piraniokonda. W tym odcinku też krótko wam streszczę, po prostu nie będę recenzować, tak? Nie będę absolutnie wam tego polecać. Chociaż w porównaniu do Piraniokondy to w sumie nawet moglibyście to odpalić, ale zaraz będzie jazda, więc poczekajcie lepiej. Film ten, zarówno jak i poprzedni, opowiada nam bardzo wysublimowaną, głęboką, po prostu inteligentną, wspaniałą i bardzo wiarygodną historię. Ponieważ o ile tam Piraniokonda latała jak pojebana z CGI oczywiście, no to tutaj mamy super rekiny. I to nie są zwykłe rekiny, ponieważ nasz film przedstawia nam historię więźniarek. Generalnie dwóch policjantów zabiera je z więzienia i jadą do jakiegoś lasu, no mają tam, nazwijmy to, jakąś misję. Po prostu muszą tam jakiś porządek zrobić czy coś w tym stylu, wiecie, po prostu takie, no wiecie, prace za darmo, nie? Taka murzyńska robota po prostu. No jak się okazuje, w tym lesie jest jezioro, wiecie, przepływa przez ten las, a w tym jeziorze są rekiny, które są oczywiście zmutowane, tak samo jak Piraniokonda była zmutowana, tak samo tutaj. Wszystko to się opiera właśnie na tym samym schemacie po raz kolejny. No i okazuje się, że te rekiny nie pływają tylko w wodach, bo to jest logiczne, nie, rekin w wodzie, ale nie, one się zachowują jeszcze jak zmutowane jebane krety, ponieważ ten rekin, jak zobaczycie zaraz w fragmencie filmu, trailera w zasadzie, popierdala przez ziemię, normalnie jak kret, i to dużo, dużo szybciej, po prostu rozbija tę ziemię, jakby był, nie wiem jak to nazwać, no wiecie, jakbyście wsadzili jakieś ogromne wiertło i z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę ono by zaczęło brnąć przez siebie i wiecie, taranować wszystko co jest, nie, i robić takie koryto właśnie, takie krecie. No i tutaj właśnie wychodzi popis humoru Wynorskiego. No bo kurwa, ja rozumiem te rekiny w wodzie, ale te rekiny robiące koryta w ziemi, przebijające się przez twardy grunt z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Gratuluję, kurwa. Pomysł naprawdę nieziemski. I to, co wam teraz opowiedziałem, to było może jakieś pierwsze 20 czy 25 minut filmu. A dalej działy się rzeczy już tylko bardziej pojebane. Chociaż swoją drogą i za dużo rekinów w tym filmie nie ma i za dużo w ogóle śmierci nie ma. Bo o ile w Piraniokondzie to tam co chwilę ktoś ginął, to tutaj, nie wiem, po godzinie filmu żyją jeszcze prawie wszyscy, także trochę słabo. No ale okej, wracając do fabuły. Nasi bohaterowie zobaczyli, że coś jest nie tak, więc stwierdzili, że sobie stamtąd pojadą. No, podczas jazdy właśnie w inne miejsce, na ulicy stoi jakaś ruda kobieta i macha rękoma, że niby tam jej się samochód zepsuł, właśnie postawiła go na środku ulicy. A jak się okazało, to podbiegła po prostu, jak się zatrzymali, do policjantów z bronią i no, zaszantażowała ich, żeby oddali broń, oczywiście to zrobili. I po prostu porwała tych więźniów razem z tymi, znaczy te więźniarki razem z tymi policjantami. I to już jest pierwsza absurdalna rzecz, bo jebane cioty policja dały się podejść tak łatwo i tak banalnie, że przez pół filmu później
no gościu jest jakby obezwładniony, jeden z policjantów, bo drugi wcześniej jakoś tam udaje mu się uciec, bo tam nasza osoba, która porwała, ta kobieta ruda, cały ten samochód właśnie no rozproszyła na chwilę swoją uwagę, skupiła się na czymś innym, a tamten w tym czasie zdążył spierdolić do lasu. Ona go postrzeliła, goniąc go, ale finalnie on uciekł. Później kolejna absurdalna rzecz, wszedł do jakiegoś podziemia, do jakiejś jaskini, chuj wie po co, zamiast po prostu tym lasem gdzieś iść, jakoś wiecie, się ratować, to on wszedł do tego podziemia i za chwilę wjebał go rekin, bo jak się okazało, tam jest też woda w tej jaskini i po prostu rekin podpłynął i go wpierdolił. Efekty podobne jak w Piraniokondzie, po prostu jep, rekin podpływa, zżera jakaś nie wiadomo jaka krew, w ogóle coś w stylu mgły znowu i typ umiera, nie? Po prostu od tak znika, nie ma oczywiście śladów tego gościa, także podobny zabieg jak w Piraniokondzie, no super. A jeszcze nie dodałem, film jest z roku 2015, czyli powstał 3 lata właśnie po naszej kochanej Piraniokondzie. Oczywiście nie zabraknie tutaj górnolotnego aktorstwa oraz dialogów, także aktorzy w zasadzie jeszcze aż tak bardzo jakoś w oczy mnie nie razili. Nawet tamte więźniarki zagrały takie, wiecie, twarde babki. Później się troszeczkę sytuacja odwróciła, bo już, wiecie, musiały się ratować, to już tak nie kozaczyły. No, a nasi policjanci, znaczy głównie ten jeden, bo ten pierwszy to tam zaraz ginie w sumie, to jakoś w miarę jeszcze sobie tam radzili, to nie było nawet tandetne, ale efekty, jak tak jak mówię, dialogi, jakieś takie, wiecie, pierdolenie jak zwykle, no to raczej w takim filmie, no, ciężko oczekiwać czegokolwiek, prawda? Pułap tutaj nie był wysoki, no Jim Wynorski po prostu robi takie arcydzieła, że nie wiem, czy się nie skusić na jeszcze jakieś kolejne, ale chyba jeszcze nadrobię serię Rekinado, bo na razie tylko jedną część oglądałem i nie była aż taka zła, ale może pojadę dalej, zobaczymy, ale wracając do tematu. Po tym już uprowadzeniu tych więźniarek, a w zasadzie no uratowaniu można powiedzieć, docierają do jakiejś chaty wraz z tym policjantem, policjanta przywiązują i siedzą w tym domku, rozkminiają co zrobić, no bo wiadomo, tam ich ktoś zaczyna już szukać. No i okazuje się, że chcą się wydostać i znowu jechać gdzie indziej, ale nie mogą, bo super rekiny przybyły pod dom i wiecie, pod ziemią po prostu jak jebane duże krety zaczęły kopać rowy, przebiły opony w samochodzie, ogólnie otoczyły ten dom i od razu jakby wyszli, to by ich wjebały. Także tutaj sytuacja trochę jest ciężka do opanowania. Natomiast akcja się trochę zaraz odwraca, bo okazuje się, że zupełnie przypadkowo w tym domu w ścianie leży broń. Kilkanaście, nie, bodajże kilka karabinów i coś tam jeszcze, jakiś pistolet chyba. I on akurat to przypadkiem znajduje ten policjant wraz z jedną więźniarką, z którą się później skumał tak naprawdę. Właśnie ona bardziej po jego stronie była, a nie po tamtych dziewczyn stronie. No i wiecie, w końcu się odwraca sytuacja. On już nie jest tą osobą, która nie może nic zrobić, bo jest, wiecie, pod spluwą, nie? Że jak coś zrobi, będzie chciał uciec, to go zabije tamta ruda dziewczyna. No to tutaj on z karabinkiem wlatuje i mówi, teraz ja dowodzę, w końcu. I teraz robimy to, co ja mówię. Koniec pierdolenia, nie? W zasadzie powinien to już opanować wcześniej jakoś, no ale dobra. Miał kilka tych więźniarek, miał spluwę przy głowie, więc trudno mu było jakoś wybrnąć. No ale finalnie się sytuacja odwraca. Nasi bohaterowie wymyślają genialną sytuację, jak się z tego domu wydostać. Biorą jakiegoś, znaczy tworzą jakiegoś manekina, wrzucają w niego, znaczy wkładają w niego jakąś mini bombę, później rzucają tym rekinom i jak one tam pod, chciałbym powiedzieć, podpływają, no ale trudno powiedzieć, że pływają pod ziemią, nie? Wiecie, nie wiem, przybywają po prostu pod ten dom znowu, robiąc oczywiście koryto w ziemi, no to tamta typiara ruda strzela w tę bombę, ona wybucha i odciąga uwagę tych rekinów, a oni gdzieś tam drugim wyjściem spierdalają. I o dziwo docierają znowu do jaskini, chyba do tej samej, w której zginął wcześniej ten policjant. No i w tej jaskini próbują coś rozkminić, chcą przepłynąć przez wodę, ale teoretycznie jest tam rekin, aczkolwiek mają jakiś ponton, nasz policjant tutaj bardzo odważny stwierdził, dobra, ja przepłynę, jeżeli rekin mnie nie wpierdoli, to wy też będziecie mogli przepłynąć. No i teoretycznie się udaje, większość przepływa, jedna typiara ginie, taka suka zresztą, więc chuj z nią. A, bo jeszcze nie dodałem, ta ruda baba uratowała ich dlatego, że jedna z tych więźniarek jest jej dziewczyną, tak, tam mamy lesby i faktycznie się właśnie z taką blondynką tutaj, no, miziu. I dlatego ich uratowała generalnie, ale wiecie, no raczej bardziej stawiała na tę swoją dziewczynę i z nią się tam trzymała, a reszta to była taka też trochę pod spluwą w sumie, nie? Aczkolwiek właśnie ta blondyna ginie, później ten rekin ją wpierdala właśnie jak już przepływają tym pontonem, a ta ruda finalnie myślimy, że zginęła też, aczkolwiek ostatnia scena pokazuje jak ona jeszcze tam się z wody wydostaje.
po czym film się kończy. Ale zanim jeszcze tam jest ta ostatnia scena, no to nasz główny bohater, policjant, który faktycznie już później właśnie miał sytuację pod kontrolą, no wyszedł z tego cało wraz z tą dziewczyną, która tam była po jego stronie. I oczywiście ona była więźniarką, więc powinien ją aresztować i zabrać ją z powrotem do więzienia, ale udawał, że się odwraca, że nie patrzy, co się dzieje i po prostu pozwolił jej uciec. Ona go przytuliła, wiecie, tak się po prostu skumali ze sobą i takie, och, to było romantyczne i naprawdę sensowne. Tak, na pewno każdy policjant by tak zrobił. Typiarę, którą przed chwilą trzymałeś w więzieniu, to po godzinie czy tam dwóch raptem wypuszczasz na wolność i mówisz, dobra, idź w chuj, nie? I raptem przybywa dwóch jakichś tam innych policjantów czy detektywów i akurat znajdują tego policjanta, akurat wiedzą, w którym miejscu się znajduje i podchodzą do niego i mówią, wiesz, co się tu dzieje, co się stało, gdzie są więźniarki? I mówi, że został tylko sam, że reszta po prostu została zjedzona przez rekiny. Oczywiście jest to nieprawda, bo jednej dziewczynie pozwolił ewidentnie uciec, no a ta druga pod koniec wychodzi z wody, ale to o tym on nie wiedział, że ona żyje, tak? Więc chuj w to. Aczkolwiek no absurd goni absurd w tym filmie, oczywiście schematy, nierealność, te rekiny ryjące koryta w ziemi, to jest po prostu poezja. Podsumowując, oczywiście jest to badziew, o dziwo aktorsko nie jest jakoś wybitnie źle, i no nawet mi się chciało ten film do końca obejrzeć, aczkolwiek, tak jak mówię, no te rekiny ryjące koryta w ziemi, to było po prostu piękne, także reżyser niezły jajcarz, Jim Wynorski po prostu no tutaj stawia czoło wyzwaniom, naprawdę nierealnym rzeczom, tworzy piękną abstrakcję, także jeżeli kogoś interesuje ten film, to polecam naprawdę, ale nie wiem jak bardzo nie na trzeźwo powinniście go oglądać, to już od was będzie zależało. W każdym razie, no tak jak mówię, nie raził mnie ten film aż tak bardzo jak ta Piraniokonda, mimo że efekty były podobne i też dosyć schematycznie, to no nie jest to chyba aż takie gówno jak ta cała Piraniokonda. No jakoś mniej tego mordowania też, co jest oczywiście na minus. No i ci aktorzy po prostu długo przeżyli, tak naprawdę mało osób po drodze ginęło. I właśnie moim zdaniem lepiej, że jednak film bardziej się skupił na budowaniu w ogóle historii i jakiegoś tam wątku właśnie fabularnego, takiego bardziej w stylu, że kurde, no jesteśmy w takiej sytuacji bez wyjścia, że musimy jakoś sobie z tym poradzić, aniżeli napierdalał cały czas tymi rekinami, tak jak było to w przypadku Piraniokondy, gdzie ona co chwilę cały czas się pojawiała i kogoś wżerała. Także im mniej tego gówna na ekranie, tym film się bardziej znośny robi, tak mam wrażenie. W każdym razie ode mnie to jest 2 na 10, czyli gwiazdkę wyżej aniżeli poprzedni film Jima Wynorskiego. I oczywiście nie są to dwie gwiazdki w skali 10-gwiazdkowej, tylko są to dwa super rekiny w skali 10-rekinowej. Także w kwestii tego filmu to już chyba na tyle. Mam nadzieję, że zmarnowałem znowu kilkanaście minut waszego życia. Możecie mi podziękować oczywiście w komentarzu. A ja się z wami żegnam i chyba już recenzować filmów tego reżysera nie będę. Przynajmniej na razie, ale spokojnie, na tym kanale wszystko się może wydarzyć. Jest jeszcze, znaczy są jeszcze inne produkcje, które naprawdę tutaj wchodzą w grę. I to są na przykład, nie powiem wam w sumie. Postaram się następnym razem coś normalnego nagrać, ale jeżeli się nie uda, no to sorry, no. Po prostu ja już wszystkie horrory praktycznie mam przerobione i zostały już naprawdę tylko takie właśnie bardzo, bardzo niskobudżetowe rzeczy do oglądania, więc no sorry, nie? A tak jeszcze na sam koniec, bo przypomniała mi się jedna scena, w której nasza blondynka strzela do rekinów i nie wiem co się tam odjebało, bo rekiny, znaczy oni stali na werandzie i strzelali do tych rekinów. Weranda była gdzieś na tej wysokości, rekiny były no gdzieś tak na wysokości tego stolika. Czyli wiecie, to było jakieś no dobre 1,5 metra różnicy. No więc teoretycznie broń powinna mieć pod kątem w dół, prawda? Powinna strzelać, wiecie, w ten sposób, tam gdzieś na dół, nie? Tu. Ale nie, rekiny były tam na dole, a ona broń trzymała tak o, po prostu, prosto trzymała. I nie wiem do kogo ona strzelała, kurwa, bo zamiast strzelać właśnie w dół, tu do rekinów, to ona tutaj, nie? What the fuck? I to nie jest jedyna scena, oni po prostu strzelają, kurwa, Bóg wie gdzie. I wychodzi na to, że niby tam właśnie do tych rekinów, albo jest jeszcze w końcówce filmu scena, w której znowu ta pojebana blondyna chwilę przed śmiercią zabija jedną z dziewczyn karabinem. Chciała chyba tego policjanta trafić, ale finalnie trafiła dziewczynę, swoją koleżankę, więźniarkę i ją zabiła. I też strzelała chuj wie gdzie, trafiła oczywiście w nią, a dziewczyna, która stała obok, ta co się spiknęła z tym policjantem, zaczęła oczywiście tam krzyczeć, panikować, tam o nie, zabiła się, wiecie, chuje muje. Ale nie wiem co się tam stało, ja nie wiem co się tam stało, bo ona zaczęła się odwracać jakby i patrzeć
na tą zabitą dziewczynę, na tą postrzeloną dziewczynę, zastrzeloną w zasadzie już, tylko że jej oczy były skierowane w ogóle nie w tę stronę, gdzie ona tam upadła. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Czy to była jakaś sklejka scen, czy po prostu ona się siedziała tam sama, a obok niczego nie było, bo dopiero później, wiecie, w postprodukcji dorobili tam efekt specjalny, jako krew, która była oczywiście fenomenalnie wyglądająca. No, nie wiem, ale takie sceny w tym filmie były naprawdę dosyć, no może nie dosyć sporo, ale kilka ich było. I o ile mnie właśnie sama fabuła aż tak bardzo nie raziła jak w Piraniokondzie, to te debilne sceny bardzo, a tam za to mnie raziła cały czas ta Piraniokonda i te śmierci. Ale nie było aż tak bardzo takich właśnie, no nazwę to wręcz błędów, że ktoś strzela w ogóle nie tam, gdzie powinien. No bo jeżeli rekin się znajduje 2 metry pod tobą, no to nie strzelasz do góry, kurwa, no chyba to jest logiczne, nie? Także koniec pierdolenia na dzisiaj, na razie. Dajcie znać, co myślicie o tworach tego reżysera, jeżeli mieliście z nim styczność. A jeżeli nie mieliście z nim styczności, to lepiej nie miejcie, jeżeli życie wam miłe. Do zobaczenia.